jednych i drugich przedstawicieli przewodniczących związków zawodowych. Gdzie wy jesteście? Na ostatnim posiedzeniu RDS-u było właśnie spotkanie z panem wojewódką. Na wniosek Solidarności przyszedł pan wojewódka i oczywiście podtrzymywał swoje argumenty, ale ze strony przedstawicieli chociażby OPZZ-u nie było nic mowa o zwolnieniach, tylko mowa, co jest lepsze, jeździć tirami po drogach czy pociągami po torach. To jest problem dzisiejszych niektórych związkowców. Dlatego jesteśmy sami na tym polu walki, ale my się nie poddajemy i będziemy walczyć. Tak jak walczyliśmy w 80 roku o to, aby pierwszy postulat, który mówi o niezależnych samorządnych związkach zawodowych, niezależnych od partii politycznych i od pracodawców. I dzisiaj ci pracodawcy chcą ingerować w nasz statut, w ustawę o związkach zawodowych. Niedoczekanie wasze. Dlatego proszę was, nie bójmy się, było gorzej. Było gorzej, żeśmy sobie poradzili. Przypominam lata 2008-2015. Podwyższenie wieku emerytalnego i te nasze piękne hasło, i tak wygramy. Nie dzisiaj, to jutro. Nie pojutrze, to za tydzień. Ale siłą Solidarności są jej członkowie. Ja sam nic nie znaczę. Jest nas prawie 600 tysięcy, możemy góry przenosić. Partie polityczne mogą o tym pomarzyć. Wszystkie partie polityczne w naszym kraju może mają kilkadziesiąt tysięcy członków związku, a płacących to może kilkanaście. My mamy tą siłę i nie bójmy się tej siły pokazywać. Dotyczy to wszystkich, także chociażby stojących tutaj, pilnujących porządku policjantów, którzy też są zrzeszeni w związkach zawodowych policji i którzy też walczą o lepsze wynagrodzenia, chociażby w sferze finansów publicznych. Dlatego proszę was, jeżeli będą takie decyzje, czy to Komisji Krajowej, czy sekcji, czy organizacji zakładowej, bądźmy razem, bądźmy Solidarnością w Solidarności, bo wtedy tylko obronimy miejsca pracy, nie te tylko w PKP Cargo, nie te tylko w Poczcie, ale i w Beko, i w Stalantis, i w wielu innych miejscach pracy, które dzisiaj stajemy przed problemem ich likwidacji. Część z tych pracodawców nie powie, dlaczego Beka ucieka poza Unię Europejską. Dlaczego Stalantis w Gliwicach likwiduje miejsca pracy. Wiecie dlaczego? Dlatego. Przez ten ohydny zielony jad. To dopiero jest początek. Dlatego proszę was jeszcze jedno. Ci, którzy nie podpisali się o wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu, podpiszcie. Bo to zabije, jeżeli wejdzie w życie w takiej postaci, jakiej jest, zabije całą naszą gospodarkę i zabije indywidualne gospodarstwa domowe każdego z nas. To nas dotknie. Niedługo już wejdzie w życie tak zwany ETS-2. Martwimy się dzisiaj szczególnie, jesteśmy Solidarnością z tymi, których dotknęła powódź. Tam także region Solidarności Śląska-Opolskiego, region Solidarności Dolny Śląsk walczą i pomagają, ale tam utraciliśmy tysiące miejsc pracy i musimy być z nimi, ale my tutaj dzisiaj demonstrujemy nie o podwyżki, tylko o utrzymanie miejsc pracy, bo doskonale o tym wiemy, jak to było w latach 90. Jedne utracone miejsce pracy jest utracone bezpowrotnie. My tego miejsca pracy nie odzyskamy. Nie jest sukcesem żadnego związku zawodowego, a szczególnie Solidarności, jeżeli dogadamy się w sprawie zwolnień grupowych lub dogadamy się w sprawie tak zwanych dobrowolnych odejść. To nie jest sukces. Te pieniądze pracownikowi się skończą za miesiąc, dwa, trzy i zostanie bez pracy. A tu chodzi o to, żeby budować potencjał, budować kapitał poprzez rozwój gospodarki. A rozwój gospodarki to miejsca pracy dobrze wynagradzane. Na zakończenie powiem wam jeszcze raz. Bądźmy razem, bądźmy Solidarnością w Solidarności. Jeżeli pan premier Tusk chce wojny z Solidarnością, to będzie miał. Wiem, że dla niego jesteśmy pętakami. Tak jak w 2012 roku wyzywał nas w Sejmie i przed Sejmem. Ale my się tym nie przejmujemy. W
Wtedy przegraliśmy bitwę, a wygraliśmy wojnę o wiek emerytalny. I teraz też zwyciężymy, bo w Solidarności siła. Jesteśmy przyszłością jak zawsze tego narodu. Wywalczyliśmy Polsce wolność i niepodległość i będziemy pilnować w Polsce my prawdziwej demokracji. Nie tej demokracji walczącej, jak to sobie mówi pan premier Tusk, tylko prawdziwej demokracji, gdzie każdy, czy to przewodniczący Solidarności, czy premier rządu, powinien przestrzegać prawa. I tego my przypilnujemy. A jeżeli nie, to będziemy stosować prawo tak, jak my je rozumiemy. A my wiemy, jak je rozumiemy. Jeszcze raz bądźmy Solidarnością. Dziękuję wam bardzo wszystkim za to, że jesteście tu dzisiaj i w przyszłości w obronie interesów polskich pracowników, ale szczególnie członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Szczęść wam Boże. Dziękuję. Panie przewodniczący, dzisiaj dwie połączone w jedną w zasadzie pikiety w sprawie zwolnień, masowych zwolnień pracowników. Jeden z mówców powiedział dzisiaj na temat PKP Cargo, chcą zwolnić ponad 4000 osób, a wystarczy zwolnić jedną. Pana prezesa Wojewódkę. Czy pan byłoby się łatwiej. Czy pan się z tym zgadza i czy to, w tym jest problem, czy jest jakiś szerszy problem? Zdecydowanie tak, panie redaktor. Przede wszystkim, jeżeli jest problem w zakładzie pracy, czy to w spółce Skarbu Państwa, czy w prywatnej firmie, jest tam druga strona, czyli do rozmów droga, czyli strona społeczna, związki zawodowe powinni się usiąść i prowadzić dialog. Ten trudny dialog, ale prowadzić dialog. A zarządca PKP Cargo przyjął sobie taktykę, żeby się pozbyć partnera do rozmów, więc w pierwszej kolejności zwalnia działaczy związkowych, którzy są pod szczególną ochroną. Jak pan myśli, czemu to służy, że akurat działaczy związkowych pod szczególnych ochroną? Też nie jesteśmy zdziwieni tym, że w pierwszej kolejności na listach są zwalniani członkowie Związku Zawodowego Solidarność. Nie wiem, czy jest to faktycznie rozpoczęcie wojny Solidarnością. My na taką wojnę jesteśmy przygotowani. A czemu działaczy związkowych? No z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą, żeby po prostu nie mieć partnera, żeby nie wnioskować do organizacji związkowej z pytaniem, czy można zwolnić tego lub innego związkowca. Także po prostu sobie wyczyścić drogę w mniemaniu pana zarządcy z osób, które faktycznie będą mu blokować zwolnienia tysięcy kolejnych pracowników PKP Cargo. No ale problem jest szerszy. Teraz trwa jeszcze pikieta pracowników Poczty Polskiej. Tutaj z dobrowolnych odejść ma skorzystać 9 tysięcy ponad pracowników. Jutro będą też w Warszawie protestować pracownicy Beko, z którego też ma być zwolnionych prawie 2 tysiące osób. Czy to jest jakaś tendencja, która się zaczyna pana zdaniem? Czy będziemy w najbliższym czasie mieć do czynienia z kolejnymi zwolnieniami? Będziemy mieli, a ta tendencja nazywa się Zielony Ład. To jest jakby sytuacja, o której my wiedzieliśmy już kilkanaście lat temu, że prędzej czy później ta religia klimatyczna doprowadzi do tego, że będzie niszczona polska gospodarka, że polskie społeczeństwo poprzez to będzie zubożone i to jest ten moment, w którym musimy głośno się domagać referendum w naszym kraju, bo jako Solidarność widzimy jeszcze po przedstawieniu przez naszych ekspertów raportu na temat Zielonego Ładu, jest jasno tam uwidocznione, jakim szkodliwym działaniem może być wdrożenie tak zwanego Zielonego Ładu dla całej naszej gospodarki. A no właśnie, eksperci, którzy opracowali raport na zlecenie Solidarności, przekonują, że Zielony Ład jest zarówno niezgodny z konstytucją, jak i przewyższa, jeżeli chodzi o koszty, w ogóle możliwości takiego kraju jak Polska. Czy pana zdaniem Zielony Ład w ogóle ma szansę być wprowadzony i w jaki sposób Solidarność będzie walczyła o to, żeby on nie wpływał jednak na Polskę? Pan profesor Piotrowski chyba przedstawił tam czy wyszczególnił kilkanaście czy kilka artykułów w Konstytucji, która jest łamana. Chociażby artykuł 20, który mówi o swobodzie działalności gospodarczej, a w tym przypadku niektóre obszary Zielonego Ładu jakby tutaj tą swobodę działalności gospodarczej ograniczają. To jest jeden z jakby z tych punktów. My nie mamy innego wyjścia.
trudno dotrzeć do społeczeństwa z przekazem o Zielonym Ładzie, łatwiej jest dotrzeć o podwyżki, o inne te jakby profity od razu, które są takie namacalne dzisiaj, jutro, ale my z uporem maniaka będziemy to robili, bo widzimy to, o czym pani mówiła przed chwilą, że te tysiące miejsc pracy, które możemy stracić w przeciągu kolejnego miesiąca, roku, kilku lat, jest właśnie związanych z Zielonym Ładem. Co z tego, że później Solidarność powie, a nie mówiliśmy, nie. Będziemy przeciwdziałać, ale aby głośno o tym mówić i prowadzić debatę, chociażby w parlamencie, musimy zebrać odpowiednią ilość podpisów, złożyć u marszałka Hołowni i wtedy rozpocznie się prawdziwa debata na temat Zielonego Ładu w polskim parlamencie. Panie przewodniczący, chciałbym jeszcze jedną rzecz, inną trochę zapytać. Przyjeżdża w niedzielę do Polski Ester Lincz, przewodnicząca EKZZ-u. No to jest duże wydarzenie i dużym wydarzeniem chyba jest to, że przyjeżdża właśnie na zaproszenie Solidarności. No tak, ja tak z charakteru jestem taki, jak gdzieś mam wyjeżdżać za granicę, to że tak powiem najdelikatniej chory jestem, mówiąc najkrótko, mam wiele rzeczy tu w kraju do zrobienia, co nie znaczy, że nie doceniam współpracy i to, że Solidarność jest jako członek w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dlatego się cieszę, że Ester przyjeżdża do Polski, spotkamy się w Wielicy. Cieszę się, po raz kolejny przyjeżdża Józef Stredyle, który szef Związków Zawodowych Czeskich, CEMKOS, który też wywodzi się z metalowców, który też ma podobne zdanie, że tak zwana sprawiedliwa transformacja nie istnieje, jest tylko w teorii. I na ten temat też będziemy chcieli rozmawiać. Ester Lincz oczywiście przekaże jej to, co dzieje się, jeżeli chodzi o dyskryminowanie działaczy związkowych w naszym kraju. Mam nadzieję, że też jej działania poprawią się do Brukseli, będą skuteczne i rząd wreszcie Polski dojdzie do wniosku, że trzeba przestrzegać prawo i czy to ustawa o związkach zawodowych, czy kodeks pracy, usiąść i prowadzić prawdziwy dialog. Ze mną jest Elżbieta Bedyńska, która przyszła tutaj na dzisiejszy protest, która dostała wypowiedzenie. Po ilu latach pracy? Po 35 latach pracy na PKP. Cargo w centrali od 2006 roku. Czy były jakieś rozmowy, jakieś przekonywanie panią do tego, żeby pani może się sama zwolniła? Jak to wyglądało? Nie, nie było tak, ponieważ byłam w ochronie przedemerytalnej. No właśnie. Sama zgłosiłam się na nieświadczenie pracy 3-miesięczne w celu ratowania firmy. Pracodawca podał to jako powód zwolnienia. Ja oddałam w tym czasie 120% mojego uposażenia na ratowanie firmy, a pracodawca mnie za to ukarał. Ale przecież pracodawca sam zgłaszał się z takimi propozycjami do pracowników, żeby przechodzili właśnie na nieświadczenie pracy. Oczywiście na roczne nieświadczenie pracy nie poszłabym sama, ponieważ ma to bardzo duży wpływ na moją emeryturę przyszłą. Zresztą nie tak odległą, bo jest to listopad 25 rok. Więc pomyślałam, że dla ratowania spółki i też ochrony trochę innych pracowników, którzy tej ochrony wówczas nie mieli, sama zgłoszę się na to nieświadczenie 3-miesięczne. No i to zostało potraktowane jak zostało. Tak, dostałam, będąc jeszcze na tym nieświadczeniu, otrzymałam wypowiedzenie warunków pracy. Jednostronne. Jak pani widzi przyszłość swoją, ale też przyszłość spółki w obliczu takiego jawnego łamania praw pracowniczych i w ogóle prawa pracy? Jeśli chodzi o moją sytuację, no to oczywiście źle to widzę, tak? Bo to jest brak wpływu składek emerytalnych przez rok, co obniży wartość mojej przyszłej emerytury. A jeśli chodzi o te działania, no nie ma tutaj jakiegoś sprawdzania merytorycznie, czy ktoś się do pracy nadaje, czy się nie nadaje, czy jest potrzebny, czy nie. To są jakieś listy, z których po prostu się zwalnia. Pani przewodnicząca, bardzo dziękujemy za akcję poparcia dla pracowników PKP Cargo. Ona chyba bardzo, bardzo mocno się rozkręciła w ostatnich dniach. Proszę powiedzieć. Yes, I mean we have informed all our affiliates. We represent 500 million workers across Europe. Rzeczywiście ja reprezentuję Europejską Federację Transportowców.
Mamy w swoim gronie 5 milionów pracowników, których reprezentujemy. We have written to the European institutions as well. Napisaliśmy w tej sprawie również do instytucji europejskich. It is important to give as much visibility as possible to this situation. Konieczne jest, aby była jak największa widoczność naszej akcji i tego, co się dzieje. Because PKP Cargo is now doing something to social dialogue that we would never accept. Ponieważ PKP Cargo dzieją się takie rzeczy dotyczące dialogu społecznego, których nie jesteśmy w stanie zaakceptować. And this is trying to silence the representative trade union, which is our member in PKP Cargo. A chodzi o uciszenie reprezentatywnych związków zawodowych, największego związku zawodowego PKP Cargo, Solidarności. Politicians always said that the trade union freedoms are important. Politycy zawsze mówili, że ważne są wolności związkowe. Politicians have always said that social dialogue is important. Mówili również, że dialog społeczny jest ważny. Politicians always said that workers' rights are important. Zawsze mówili, że ważne są prawa związkowe. Where is all this in reality? Gdzie to wszystko jest? Jak wygląda ta rzeczywistość? Nie widać tego. So we have to stand together and defend this. Więc musimy stanąć wszyscy razem i bronić praw pracowników. This is not the only country where this happens, and it's sad. To Polska nie jest jedynym krajem, które takie sytuacje mają miejsce i to jest bardzo zasmucające. Across Europe, more and more transport workers are leaving their jobs. Jak spojrzymy na Europę, to coraz więcej pracowników sektora transportu drogowego, lądowego traci pracę. We have an unprecedented shortage in all transport sectors. I mamy do czynienia z ogromnym brakiem rąk do pracy we wszystkich sektorach dotyczących transportu lądowego. Lines are cancelled, services are cut down, there are no workers. Wiele z linii jest kasowanych, również kierunki na kolei są kasowane. Nie ma pracowników. The European Commission wants to increase the rail freight transport by 100% in the next 20 years. Komisja Europejska postawiła sobie za cel, aby o 100% podnieść transport cargo w ciągu następnych 20 lat. To się chyba nie uda, jak jeździ, zwalnia się 30% narodowego przewoźnika PKP. Absolutely, absolutely. They will have no one with whom to run rail freight transport. Nie będzie nikogo, kto mógłby pokierować cargo, tak, transportem. People get jobs in rail because these jobs have been safe. Ludzie dlatego decydowali się na pracę na kolei, bo uważali, że jest to rodzaj sektora, rodzaj pracy, który powoduje, że są bezpieczni, tak, że nie będą zwolnieni. Safe and good. They are no longer safe and good. I że są to bezpieczne i dobre miejsca pracy. Niestety nie są ani bezpieczne, ani dobre.